Siemka, jestem Judy i zapraszam Was dzisiaj do jakże jubileuszowego odcinka, bowiem setnego odcinka na moim kanale, dokładnie. Wiem, że chociaż niektórym, zresztą mi też, wyświetla się, że to jest już ponad setny film, to jednak nie, to jest setny film dopiero, tak. Sprawdzałem to dokładnie i ten odcinek jest setnym. Cóż, nie robię żadnego konkursu, znałem, no bo na razie nie mam za bardzo funduszy, nie miałem też pomysłu, co, jak mogłoby to być. Więc uznałem, że po prostu będzie odcinek długi, bardzo długi odcinek, dłuższy zdecydowanie od innych. Pokażę Wam, co się zmieniło od moich ostatnich odcinków. Dostałem Elekida, chyba 4 osoby mi napisały, w jaki sposób zdobyć tego Elekida. Bardzo się cieszę, teraz go będę trenować. Plus Growlite. Jak się nie mylę, to użytkownik o niku Aga i cyferki, niestety nie pamiętam cyferek, ale bardzo dziękuję Ci, Aga. Naprawdę pomogłaś mi informacją o tym, że można zdobyć Growlite'a. Na pewno będzie to Pokémon, którego również będę trenował. Aby w przyszłości, bo Twoje kamienie ewolucji ewoluował w Arcanine'a. A teraz dobra. Pamiętacie pewnie, w tym mieście już wszystko zrobiliśmy. Ten koleś cały czas podchodziłem z jednym Pokémonem, nie chce nam dawać Pokémona. Nie wiem, czy to jest bug? Napiszcie mi, jeżeli wiecie, czy on wam daje tego Pokémona, czy nie. Naprawdę chciałbym jakiegoś, a on niestety mi nie chce dać. Tutaj, jak widzicie, nas niestety nie zaczepiają trenerzy, z tego powodu, że po prostu z nimi już walczyłem. Tak. I tu jest... co tu jest? Wow, tu jest prom. Port na jeziorze Marin. Dobra. I teraz marynarz. Podróż przez jezioro kosztuje 600. Czy chcesz płynąć? Mamy, widzicie, prawie 9000, więc czemu nie? Płyńmy. I... Kurde, ale krótka podróż. I co jest? Gdzie on spieprza? Co? No... Ej, fuck. Jak ja teraz wrócę? Czyli po prostu chyba nie mam szans, jak nie wrócić. Jeszcze w ogóle zobaczcie. O, zapomniałem wam powiedzieć. Moja Zorua ewoluowała w... Kogoż to? Oczywiście w Zoroarka. Właśnie zawsze mówiłem Zoroark, a tam jest jeszcze RK, widzę na końcu. Chyba Zoorarg. K na końcu. Trzeba chyba wymawiać. Ale spoko. Tutaj oczywiście już nie walczyłem. Uznałem, że tutaj powalczę z wami. O, iPod. Jakże fajna małpka. W tej wersji powinien móc ewoluować. Wow, Elekid 2 w górę. Widzicie, nie ekspiłem go jeszcze. Specjalnie chciałem poczekać na ten odcinek. Naprawdę, zawsze chciałem mieć Elekida. Nawet myślałem, czy po prostu nie zatrzymać jego ewolucji. Ale nie, jak będzie miał 30 level, to jednak niech ewoluuje tego elektrobaza. Niech już stracę. Jak będę mógł rozmnożyć tego Pokemona, to na pewno sobie zostawię takiego silnego Elekida. Bo strasznie podoba mi się wygląd tego Poka. To mi nic nie mówią, nic ważnego. O, Psyduck, jego już złapałem w ostatnim... O, Netball, to się przyda taki Pokeball. Poliwaga, również złapałem, widzicie zresztą te Pokebole, gdy się wyświetlają obok Pokemonów. Buizel również mam, więc cóż, idziemy dalej. Tak, co to jest? Bramporch Town. Ciekawe, czy tutaj jest lider jakiś. Porozmawiajmy na razie z wszystkimi. O, tu jakiś dziadek śpi. Ej, odsuń się typ, odsuń się. Ciekawe, czy ktoś nam jeszcze jakieś tutaj chce dawać Pokemony. Bo strasznie mi się podoba ta wersja, bo każdy nam daje prawie Pokemony. Można jakby nawet bez zdobywania ich dostawać całkiem za darmo. On chce nam dać Larvitar! Ja nie wierzę w to. Nie, tego się naprawdę nie spodziewałem. Tego mogę wam powiedzieć. Larvitar? Nie, ja tego... To przecież może mieć z niego Tyranitar. Fuck. Cofamy się. Gdzie to jest centrum Pokemon? O, XP Shire. Co jest? Drugi? Że już miałem XP Shire. Co, mogę dać dwa? A dajmy, powiedzmy, czekajcie, zobaczymy. Nie wiedziałem, że dają dwa. Teraz Growlite'owi. Jeden ma Elekid, drugi Growlite. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Ja muszę sobie jakiegoś Pokemona wycofać. Bo tym Pokemonem wycofanym będzie prawdopodobnie... Azoroark. Nie chcę go na razie. Idź do ciemność. Gdzie jest ciemność? Nie ma? Tutaj. O, tu. Okej, dobra. Ja chcę mojego Larvitara. On chyba dopiero na 65 levelu, dokładnie tak, na tak dużym, ewoluuje w Tyranitara. Ale warto, powiem wam. Wow. Serio, mam Larvitara i to na 10 levelu. Super. Potem jego typ ziemny zaniknie, jak się nie mylę, i stanie się ciemnością.
ale na razie się fajnie, super. Strasznie się cieszę, nie spodziewałem się tego. Nie chcę aż tak głośno gadać dzisiaj, bo nie chcę przerywać ciszy nocnej. Bo kręcę, dzisiaj akurat się zdarza, że kręcę w nocy. Więc wiecie, moje emocje może będą troszeczkę stłumione. Przynajmniej wam się może tak wydawać. Czekajcie, a czy tutaj... A nie, ona nam dawała XP Shire, dobra. Tu jest w ogóle jakieś lotnisko, widzicie? Aha, i musimy mieć bilet, a tu jest lotnisko, żeby podróżować. Nie mamy żadnego biletu na razie. Dobra, tutaj jakiś Starly sobie, Star, dokładnie. Tu nic nie ma. Czyli to miasto tak naprawdę, oprócz tego, że dają nam Larvitera, jest... Co jest? Wow, to jest Red! W końcu się spotykamy, Judy. Chcę z tobą walczyć. No i oczywiście, a ja mam 3 Pokémony bez expo prawie. Ajajaj, mam nadzieję, że wygram to. Oj, może nieefektywne, ale widzicie, to, że trenowałem Pokémony prawie do 40 levela, to strasznie poskutkowało. O, i się zgadza, dobrze myślałem. Za pomocą XP Shire zarówno Elekid, jak i Growlithe będą dostawać expo. Growlithe to jest bardzo podatny na tego typu ciosy. Jest oczywiście ewolucja Turtwiga, jakby ktoś nie wiedział. O, super, dostało level. I Gyarados. To nie, no na Gyaradosa jeszcze Unfezant niech walczy. Bo raczej nie wyślemy Charizardem, to byłoby głupie. Aj, co ty robisz? Traf, bo ten trash będzie teraz silniejszy. Co ty robisz? Traf go. Super, dobra, trafił. Wow, Growlithe level 7. Elekid 9. I Thunder Punch. O, super, Elekid, bardzo się cieszę. Lucario. A na Lucario to już użyjmy Charizarda, co tam. Niech on sobie zawalczy. Oj, ewoluował, pamiętacie? Wtedy to nie było Lucario, był ktoś inny. Teraz wam powiem, kto to był zresztą. Tylko go pokonajmy. Super. Wszyscy expa ładnie dostają. Wow, jesteś naprawdę niesamowitym trenerem. Zresztą on powiedział niesamowita walka. Za każdym razem, jak cię widzę, mam coraz większy... Wiecie... jakby to impressed... No jest bardziej tak, wiecie... respekt do nas, o, w coś w tym stylu. Twoim talentem w walkach Pokémon. Że jesteśmy zawsze krok przed nim, ale następnym razem to będzie inaczej. No spoko, niech będzie inaczej. Niech będzie, niech nas spróbuje w końcu pokonać, bo co tam? Dobra. Wyleczmy te swoje poki. Okidoki. Dobra. A, tutaj już byliśmy, tutaj mamy iść. Nie, nie tutaj. Tutaj. O, tu jakieś ławeczki. O, zobaczcie, nie było go i się pojawia. Ale błąd gry. Dopiero jak przez ulicę. Też można sobie przysiąść, bo co? Ale nie. My nie przysiadamy, my idziemy. Zaraz zwrócę się do tego gościa, bo on chyba chce coś nam dać. Ale nie mam pewności, bo on nie zawalczył z nami, wiecie. Jak nie zawalczył, to znaczy, że coś ma, skoro tam siedzi. Ariados. O, Ariados to troszeczkę expa będzie dla tych moich słabszych. O, właśnie. No i dobra, sprawdźmy. A nie, nic nie miał, ale porażka. Czekajcie, teraz sobie jakby on walczył, nie wiem czy on walczy. A, myślałem, że walczy, bo wygląda jakby miał silne Pokémona, wtedy Krokonaw by się przydał. Ale niestety nie chcę z nami walczyć. Co za koleś. O, tu coś jest, super. Ultra Ball, o! Ultra Ball'e znajdowane na ziemi strasznie mi się przydają. No bo wiecie, przez to przynajmniej nie muszę kupować własnych, które są tutaj strasznie drogie. Ja mam ledwie ile? 9000. Okej, okay, Fluffy. Arcanine'a nie wiem, to jest taki Pokémon, co w sumie mam Charizarda, więc po co mi więcej, moglibyście powiedzieć, ognistych. Więc czy muszę trenować Growlithe'a? Czy wystarczy, że znajdę kamień ewolucji i go ewoluuję? No w sumie ja sobie wszystkie Pokémony chcę ćwiczyć, a Growlithe myślę, że jest naprawdę fajny. Cóż, wiecie, moim zadaniem to jest w ogóle zdobyć wszystkie rodzaje Pokémonów. Naprawdę, chciałbym zdobyć 659 chyba. Wiem, że to jest prawie niemożliwe do wykonania. Prawie. No bo oczywiście są ludzie, którzy to zrobili. Mam nadzieję, że nie wystąpi też żaden błąd w tej grze i że jednak no, będę mógł zdobyć te wszystkie Pokémony. Ale jak to będzie, to dopiero zobaczymy. Dobra. Tu na razie nic nie ma. Tu idziemy dalej. Co nam powiesz, dziewczynko? O, Dragon Fang! O, dobry cios! Ona dała go w końcu? Bo nie wiem, czekajcie. Teraz trzymam dała na pewno. Coś tam mówiła, a ja nie patrzyłem, co nam pisze.
Chyba nam dała, ale też nie wyświetlam się. No dobra, potem sprawdzę dokładnie. Już potem jak... O, kolejna plaża. Fajnie wiedzieć, że kolejna plaża. Czyli może znów gdzieś będzie się dało płynąć. Chociaż nie, oj. Tam są jakieś boje, czyli pewnie za pomocą ciosu surf moglibyśmy płynąć. Niestety takiego nie znam jeszcze. O, tu znów walczymy. Nie wiedziałem, że to jest trenerka. I wodne pokemony. Ach, no właśnie, muszę złapać jakiegoś roślinnego pokemona. W dodatku użytkownik właśnie Aga napisała mi, że od Ołka można otrzymać jeszcze inne startery. Tylko trzeba z nim jakoś pogadać. Ja jakoś nie potrafiłem jeszcze pogadać z nim, tak żeby dał mi więcej. Ja mam nadzieję, że mi da. Kto wie, zobaczymy. O, bardzo ładnie on fazant. Oj, nie wiem kto to, nie sprawdziłem. O, Poliwak. A, Poliwak to nie ma problemu. Niestety jesteśmy sparaliżowani. Infezant ma mały problem. Oj, Rainbows. Dobra. Growlite już 12. I Buizel, super. Buizel to raczej też nie powinien być znaczny taki problem. No. Zresztą to zaraz sprawdzimy, na którym mamy te nasze Growlite 12, Lekit 13. Nieźle. Przyznam, że nieźle. Jak tylko wytrenuję te poki, to będę chyba trenował oczywiście Larvitara do momentu, aż nie stanie się Tyranitarem. Wiecie, Tyranitar to już byłby taki jednak zdecydowanie znaczny Pokémon, który raczej miałby największe szanse w znalezieniu się w tej mojej top 6 Pokémonów. Choć ja w tych Pokémonach nie myślę, że może nie będę tego tak prowadził, jak w pozostałych, żeby mieć to główne top 6. Chcę mieć naprawdę dużo silnych Pokémonów, tak żebyście w przyszłości to wy w lidze zdecydowali, kogo ja mam użyć. O, i tutaj walczymy znów. Spearow. Oj, Spearow oczywiście. Znany Pokémon z pierwszej generacji. Skorupi to już jest czwarta generacja. A zobaczymy, z której będzie trzeci Pokémon. No, Elekin ładnie. I Buizel. Też czwartej generacji. Tak? Buizel? Tak, z czwartej, nie mylę się. Spokojnie, nie mylę się. Ta pewnie jeszcze z nami walczy, o nie. A dajesz nam coś? Co wy tutaj się tak opalacie i nic nie dajecie? Co to jest? Tu jakieś wiatraczki chodzą? Tam nie mamy na razie jak płynąć. Tutaj oczywiście ktoś z nami walczy. Wow, 5 Pokémonów w Swablu. Wiadomo, latający smok, że tak powiem. Aipom. Aipom to nie problem, małpka. Co to jest za cios? Obniżył nam chyba atak. Chyba. Jeśli tak nie przyjrzałem za bardzo, co tam pisze. Mien, fu, oj, no to on będzie bardzo podatny na Air Cutter. To jest Pokémon typu walczącego. Mam tego Pokémona, więc wiecie. Orientuje się mniej więcej. O, bardzo ładnie. Dużo expa. No i widzicie, że niestety te Pokémony strasznie się powtarzają. Nie mają zbytniej tej różnicy. Wow, Kingler. No w końcu jest różnica. Silny naprawdę Pokémon pierwszej generacji. Ewoluuje z Krabiego. Chyba na levelu 30, jeśli się nie mylę, albo 32. Tyle to ja pamiętam z dawnego Pokémon Gold, co grałem kiedyś sam na Game Boy. Tu jest kolejny trener. Widzimy, że dotarliśmy na jakąś strasznie dużą plażę. I mnóstwo naprawdę trenerów, nie spodziewałem się aż tylu. O, Unpheasant level up. Cóż. Chciałbym już przejść tak naprawdę do kolejnego miasta. Szczególnie, że na mapie widziałem, że za niedługo będziemy mogli trafić do National Park, czy coś takiego, gdzie możemy na pewno spotkać wiele naprawdę rzadkich, dzikich Pokémonów, które mogą zasilić naszą kolekcję. Bo w ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem, ile to ja mam już Pokémonów. Proszę, 62 mam własne, a 126 widzianych. O, Riolu ewoluuje w Lucario, to co wam mówiłem wcześniej. No i czemu wy mi nic nie dajecie? To bym chciał otrzymywać od was jakieś prezenty w postaci Pokémonów na przykład. Że ostatnio naprawdę dużo Pokémonów odzyskałem, to nie wiem czy aż o tyle was prosić. Dobra, tu jest jeszcze trener. On nam nic nie daje, nic nie mówi ważnego. A, tam jest, dobra, w kolejnym mieście jest trzeci lider, fajnie wiedzieć. Jak się uda, to w tym odcinku oczywiście zobaczycie tego lidera. Bo to ma być ten dłuższy odcinek. Setny odcinek, to jednak jest ten dłuższy odcinek, nie zapominajcie. Musi być jakiś minimalny bonus dla was, dla widzów. A jest już was ponad 200, dokładnie. Ponad 200 widzów ogląda moje zmagania. Naprawdę jestem niesamowicie z tego zadowolony.
A ostatnio jak zacząłem tą nową serię, to naprawdę... mówię wam, mnóstwo wiadomości od was zostaje. O, Poison Park, fajnie. Tak dużo, że sam się nie spodziewałem. Gdy wydałem pierwszy odcinek z tej serii, to... tych odcinków, to było coś na ten styl, że... no, co minutę chyba tam dwie wiadomości otrzymywałem. O, prośba o linka, albo to napisanie, że fajna seria. Naprawdę, byłem zadowolony z tego powodu, że jednak doceniacie mnie. O! A ta nam coś mówi o czerwonej... tej... niebieskiej kuli, które zostały skradzione. Czemu tu są sami ludzie, którzy z nami nie chcą walczyć? A tu chyba kolejne miasto. Jest wielu marynarzy w tym mieście, którzy mają silne Pokémony. A co to jest za miasto w ogóle? Czekajcie. Sandport City, okej. Widziałem czerwonego Gallardosa. Ojojoj, czyżby to było nawiązanie do Pokémon Crystal, czy tam wiecie? Liquid Crystal, pamiętacie pewnie mojego czerwonego Gallardosa. Miałem go w elitarnej czwórce, gdy walczyłem z nim. Dobra. Pytamy się tutaj, bo jestem pewien... O, Super Rod, fajnie. Ostatnio nauczyłem się w końcu łowić tą wędką. Głupio się bardzo łowi, ale... chce nam dać Laprasa! Fuck, wracamy tutaj. Ja nie będę trenować raczej Laprasa, bo już go trenowałem w Fire Redzie, ale chcę tego Pokémona. Uwierzcie mi, że chcę. Jejku. O, Waterstone! O, przynajmniej będę mógł ewoluować Poliwaga. Poliwrafa. Czego nie zrobiłem zresztą w Liquid Crystal. Chociaż miałem nadzieję, że to zrobię. Ty idziesz do Pokémonów typu kamiennego. Jesteś jednak bardziej kamienny, Larvitar. A my sobie weźmiemy tutaj oto. No dawaj nam. Dawaj nam Laprasa. Dziękuję bardzo. W ogóle ile ja tu dostałem już Pokémonów od tak. Wow, Lapras. Bardzo fajnie, silny Pokémon. Pamiętacie pewnie, on był naprawdę potężnym Pokémonem. I co to jest? Ho, balon. O, który wygląda jak Wilmer. Możemy wejść za niego, o! Witaj, Judy, nazywam się Steven. To jest kolej z regionu Hoenn, który jest mistrzem. Za niedługo spotkamy go przecież. Bo on jest najsilniejszym trenerem w Emeraldzie. No, mówi, że jest aktualnym czempionem. Aż mówił mi o tobie. Możemy ci pomóc, a teraz nagle... Cześć, jestem Lukas, lider w Sandport City. O, to jest ten koleś, który będzie z nami walczył. I Steven i ja czekamy tutaj. Jakiegoś by Zappelling to Imari Island. Aż mówił, że masz wielkie umiejętności. Możemy stoczyć walkę za niedługo. Judy, wygląda na to, że Team Steam próbuje zdobyć dwa legendarne Pokémony za pomocą... No oczywiście, próbuje zdobyć kogo? No, Krogona. Jakiego Krogona? Groudona. I Kyorga. No i Marina i Terry to dwóch liderów tego Team Steam. Aha, i czy teraz chcemy płynąć na Imatari East Islands? Na razie nie chcę. Powód jest prosty. Jeszcze nie zwiedziłem tego miasta. O, jakiś Bright Power. Widzicie, warto pogadać sobie z tymi ludźmi. Naprawdę można wiele zyskać. Ja sobie najpierw pogadam, a potem może udam się dopiero. Może ktoś mi jeszcze jakiegoś Pokémona da. Kto tam ich wie? Kto ich wie? Dobra. Tak, co za tym mówiłeś o Elite Four? Co? Lukas jest liderem bardzo silnym. Coś jak elitarna czwórka? O, typ wodny Pokémonów jest tutaj preferowany. Ale ja widzę, że na razie nikogo nie ma i żeby przejść dalej potrzebny chyba cios Surf, którego jeszcze nie mam. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli się udać na te wyspy, jakieś tam Inapori, czy jak to tam było. Nie pamiętam nazwy dokładnej. Mówią cały czas o czerwonym Gallardosie. A to co jest? Oj, czekajcie, co to jest? Sandport Port. Dobra, tutaj to jest takie miejsce ciekawe, może kto wie, może dostaniemy znów jakiegoś Pokémona. Tu jest pozamykane na razie. No i wszystko pozamykane, tutaj jest otwarte. Aha. A i żeby płynąć potrzebujemy biletu, fuck. Do wszystkiego, do samolotu, do metra, do statku potrzebujemy biletu. Nie wiem skąd my dostaniemy ten bilet. Naprawdę nie oglądam żadnej innej solucji tej gry. Idę całkowicie na ślepo. Ale dobra.
Czekajcie, może tak. Pozbądźmy się na razie Laprasa. Oddajmy go, on jest bardziej wodny. Dajmy go do wodnego. Do wody. A weźmy sobie kogo? Kogo sobie weźmiemy? Ciebie nie. Nie chcę ciebie na razie. Ciebie też nie. Dalej. Może Zoro. O, Snorlax. Dobra. Dobra, weźmy jednak Zorue. Nie Zorue, tylko Zoroarka. Oj, a Steama nie wyłączyłem, ale spoko. To, że się wyświetlą od jakiegoś czasu jakieś napisy ze Steama, to chyba nic się nie stanie. Dobra, to chyba nie pozostaje nam żadnego innego wyjścia. Tylko tam lecieć na te wyspy. Zobaczmy, jak będzie wyglądać podróż tym dziwnym balonem. Dokładnie, sterowiec to jest. Wow. Co jest? Nie mogę wejść z powrotem? Zostawili mnie. Co za typy. I Team Steam tutaj jest. Kurde, myślałem, że to jest jakieś miejsce wypoczynkowe. Lecimy do jakiegoś takiego miejsca, a tu widzę, że to miejsca, w którym będziemy walczyć po prostu. Fuck. Jeszcze Swagger. Ojajaj. I Spark. Dasz radę, Unfe... Ojoj. Nie, zmiana Pokémona na szybko. Charizard. Super Charizard. Szybko się zmienił, na szczęście. I dobra. Bronzor. Na Bronzora powiem wam, że chyba Krokonaf i jego wodny atak może być dobry. Chociaż... Charizard też byłby skuteczny. Oj, niestety się pomyliłem. Spoko. Ale dobra. Użyjmy Flame Towera. Zobaczymy, czy zadziała. No, działa. Przecież to jest stalowy Pokémon. Pomyliłem się na początku. Lightstream. O, super. Nauczył się go Eleki. Czekajcie, czy tu nie ma nic więcej? O nie, to jest po prostu plaża jakaś. Dobra, no to trzeba iść dalej, no nic innego nie pozostaje. Czekajcie, może mam jakiegoś Hyper Potiona? No, Super Potiona, chociaż Unfezanta uleczę troszeczkę. Dobra. Weźmiemy mu przedmiot. I damy ten przedmiot oczywiście Charizardowi. Albo nie, dajmy Charizardowi... Leaf Tower. To chyba będzie uzdrawiać go co rundę, tak jakby. Wow, ale... Jejku! Tam już są nasi goście, Steven i ten koleś inny. I oni zamierzają użyć tych kul, żeby obudzić legendarnego... Nie! Ten odcinek będzie lepszy niż myślałem. Tu na pewno będzie Groudon. Wow, widzicie te oczy? To Groudon. A tu pod wodą będzie Kyogre. Jejku, to jest niesamowite. Kocham tą wersję, to jest najlepsza wersja Pokémon, z jaką grałem. Liquid Crystal to przy tym się chowa. Szczerze. Takie jest moje zdanie. Mówcie sobie, co chcecie. Ta wersja jest najlepszą z wszystkich. Toxicroak. Wow. Naprawdę silne Pokémony tutaj widzę. Bronzor, no ta Bronzora, jeszcze raz Charizard widzisz. O, zobaczcie, będzie się teraz uzdrawiał co rundę. Ten przedmiot jest świetny. Dobra. Nie pamiętam nawet, kogo go dostałem. Ale okej, okay, kontynuujmy naszą tą podróż. O, Pragli. X-Speed, a to cwaniak. Zwiększył szybkość, ale po co mu to, skoro padł od razu? Mizdravius. No to niech na Mizdraviusa idzie sobie Charizard. Co oni z tymi X-Speedami? Przecież to im nic nie da, spójrzcie. Dobra, Bronzor. No to na Bronzora to nawet wystarczy chyba Ember zwykły. No właśnie. Wystarczył. Growlithe już 16, nieźle. To pewnie Elekid ma 7, jak się nie mylę. No właśnie, o level wyżej. Musimy z nim walczyć? Oj, musimy niestety. Chciałem ominąć troszeczkę kilku rywali. Fuck. Czekajcie, on chyba nie zadziała, że ten jego cios nabucha. Tego też... Co oni z tymi przedmiotami? Cały czas przedmiot dają sobie. Dobra. Mizdravius. O, same duchy. Same duszki, to takie słabe duszki. Haha, świetny przedmiot. I co mi teraz zrobisz? Co mi teraz zrobisz? Charizard jest niepokonany. Okej. Okay. I to jest już w końcu ta nasza stara rywalka, czyli Shayla. I mówi, że tym razem nas zniszczy. Spójrzmy, co ma... Oj, Hunter. No to idziesz, Charizard. O, klątwa. Charizard będzie tracić życie. Oj, to nieźle, dużo traci tego życia. Nie spodziewałem się aż tyle. Ale za to level up. O, i Slash.
Zamiast Wing Attacku nauczyłem się Slasha, ale parodia, kurde macie. Nie chciałem, chciałem zamiast Scratcha. Super, ale zawaliłem, mówię wam. Mam nadzieję, że jakoś będę mógł powrócić, zdobyć Wing Attack. Bo Wing Attack to jest naprawdę dobry cios. A ja się go zapomniałem, jejku, co za pośpiech, to same głupoty się dzieją. Ach. No dobra, nie będę tego przeżywać. Jeszcze ten Unfezant znał Wing Attack, więc sobie jakoś poradzimy. Oj, Drifnim pada jednym ciosem, właśnie. I Drifnim jest strasznie słaby. Przegrana nie powinna być opcją dla teamu, dla członka tego teamu. I teraz, Mariantera, co, ty znowu? Tak, widać na to, że jesteś silnym trenerem. I zamierzają z nami walczyć, wow. I to w dwójkę. Będzie podwójna walka? Nie. Blastoise. Wow, Blastoise. Naprawdę nie spodziewałem się, że będą mieć Blastoise, a silny Pokémon. Ale na szczęście nasz Unfezant jest znacznie silniejszy levelem. Bo aż o 9. Chociaż widzę, że sobie nawet Blastoise radzi. Ale padł. Okej. Okay. Growlithe ładnie XP. Rhydon. No to Krokonat. Spodziewałem się, że ten Rhydon będzie silny. O, 32. Ale myślę, że jego Water Gun poradzi sobie w miarę. O, nawet nieźle. Dobra, jeszcze raz, dasz radę. Aj, Full Restore. Może mogłem się spodziewać, że jednak oni będą mieć Full Restora. Dobrze, że nie może trafić na Zrok Blastem. Oj, bo to silny cios, no właśnie. Ajajajajajaj. Naprawdę nie chciałem, żeby mnie trafił tym. Niestety trafił nas, więc Zorark musi wykończyć go. Elektros. Czy to jest ta ostateczna forma Elekida? Wiecie, po Elektrabuzie? Jeśli tak, to niech Zorark zostanie. A nie, to jest wodny Pokémon. Kurde, pomyliło mi się ta ewolucja Elektrabuza, inaczej się nazywa. A nie pamiętam teraz. Ten jest nawet silnym Pokémonem, to jest wodno-elektryczny chyba. Ale padł. I co nam teraz powiecie? Tacy liderzy, tacy niby silni. I sobie nie poradzili. Może i przegraliśmy, ale nasz plan się wykonał. Obudziliśmy legendarne Pokémony, Kyogre'a i Groundona. I złapiemy je w końcu. Za żadnym... Co jest? Czyżby Groudon i Kyogre się pojawili? Spójrzmy. Już liczę na to, że się Kyogre pojawi. Dokładnie. Groudon i Kyogre. I oni jak zwykle walczą ze sobą. Można się było spodziewać. O, i to samo co z Emeraldu. Czyli raz będzie padać, raz będzie świecić. O. Czyli ta ich niezwyciężona walka. Ciekawe, czy znów Raikyuze trzeba będzie wezwać. Naprawdę jestem ciekaw tego. Dobra, nie walczcie już tyle. Znaczy nie walczcie, nie wywołujcie takich stanów pogodowych. Co jest tak długo? Czemu tak długo? I... To nie Raikyuza, to jest legendarny Arceus. Użył swojej telepatycznej mocy, żeby ich rozdzielić. Wow, i my się budzimy w jakimś łóżku. Jest wszystko z tobą w porządku, Judy? Zasnąłeś na 3 dni. Wow, nie wiem co się stało. A Team zniknął. A te kule zostały wchłonięte przez tą wyspę. I nigdy nie będą już w przyszłości użyte. Uratowaliśmy się na razie. Tak. A, i czyli możemy się udać tego. Czekajcie. Aj, nie uleczyli nam Pokémonów niestety. Ale co tam? Nic się nie stało takiego złego. Możemy sobie sami je uleczyć. Wydaje mi się, że ten sen, pamiętacie z pierwszego odcinka o Arceusie, to jakoś się wypełnia i teraz jak spotkaliśmy Arceusa, to nagle zostaliśmy na 3 dni. Co to jest w ogóle? Jakiś pomnik. Miasto pięknych plaż. Okej. Okay. Teraz będziemy walczyć z Pokémonami typu... typu wodnego. Boję się, że Elekid jest jeszcze za słaby, żeby poradzić sobie, ale zobaczymy jak to pójdzie. No bo wiecie, Elekid to jednak ma... No co ma, co ma? No ataki typu elektrycznego. Ataki to oczywiście... O nie, kurczę, to miało iść. Dawaj do Charizarda. Lucky Egg nigdy miał. To Elekid dostanie tego. Zamiast EXP Shaira. Nie, my cały czas nie możemy przejść, fuck! Musimy iść do jakiejś... Czekajcie, przypomniało mi się przecież, co ja przeczytałem. Musimy iść do jakiejś latarni właśnie, Lighthouse. Super, ciekawe czy to jest taka jak Liquid Crystal. O, walczą z nami, czyli pewnie bardzo podobna jak Liquid Crystal.
O, i świetny moment, żeby Elekid się wypróbował. O, nieźle sobie radzi. Skoro takiego Squirtla jedzie jak chce. Okej, oj, Poliwhirl to już będzie trochę ciężko. Dobra, sorry, cofam słowa. Nie będzie w ogóle ciężko. Chyba Growlite'owi wezmę ten przedmiot, żeby Elekid szybciej expił na tych wodnych pokach. Bo jednak przyda się, żeby on szybciej zdobywał ten poziom. Bo jednak tu będziemy walczyć na razie tylko z wodnymi. Aj, ten Wartortle był silny nawet. Aj, cały czas super połuszczony. Użyj jeszcze raz Thunder Puncha. Świetnie. Świetnie, Elekid. Nie zawodzisz mnie ani przez chwilę. I co to jest za Pokémon? To nie jest wodny Pokémon. To jest normalny. Oszukują. Co prawda to bubr, więc ma coś tam z wodnego. Ha, świetny przedmiot, dobra. No, już nie mam niestety Wing Attacku, ale to też jest. Slash jest też silny bardzo. Czekajcie, wrócimy. Wyleczymy te nasze Pokémony. Leczmy, leczmy, leczmy Pokémony. Dobra, wyleczyliśmy. I teraz Growlite'owi weźmiemy ten przedmiot. Niech Elekid zdobywa cały exp, jaki to jest możliwy. Niech się z nikim nie dzieli. W końcu to musi być naprawdę silny wodnego Pokémona chcemy z niego zrobić. Więc wiecie, żeby to zrobić, to niestety... Aj, Quagsire, na niego nie działają niestety wodne ataki. Znaczy wodne, co ja gadam, elektryczne. On jest też ziemnym Pokémonem. Dlatego też go schowałem, wiecie. Jednak troszeczkę myślę, tak? Żebyście nie myśleli, że idę tak na ślepo ciągle. Seeking. No to na Seekinga to już niech idzie. Seeking jest silny, co prawda. Lira użyłem? Ale ja jestem głupi. Uff, Unpleasant. Idź tam na niego. Dobra. Elekid 21. Tentakul. Damy Elekida, wiecie, bo jak jednak jest w trakcie walki, dostanie trochę więcej expa od Unpleasanta. Więc może będzie jeszcze jeden exp w górę. No oczywiście zaraz się cofamy do Pokécentrum. Ale jak wolę leczyć tego... mojego Elekida, żeby jednak on dostawał tego expa. Im szybciej ewoluuje w Elektrabaza, tym będzie silniejszy. A jak pewnie już wielu z was wie, to jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych Pokémonów. Nie zamieniłbym go na żadnego innego elektrycznego Pokémona. Więc wiecie, oj, nie tutaj. Tutaj, przez most. Nie na plaży. Dobra, leczymy po raz kolejny. W sumie nie wiem, ile ten odcinek ma trwać. Co najmniej z jakieś 40 minut chciałbym, żeby trwał. Na razie chyba trwa z 20 może. Gdzieś tyle. A może troszkę dłużej, no kto wie, kto wie. Nie liczę aż tak dokładnie. O, Goldin, z Goldin to sobie poradzisz, chłopcze. O, właśnie. Wow, krytyk. Fuck, i znów muszę cofać się do tego Pokécentrum. Wilmer, a może dasz radę go jednak wykończyć? Oj, kurczę. Nie udało się. Zorark, idź. Znów trzeba się cofać do Pokécentrum. Wybaczcie, że to tak głupio trwa, ale no niestety nie trenowałem wcześniej Elekida. Chciałem go trenować przy was. Żeby to na waszych oczach ten Pokémon rósł w siłę. Jednak mój ulubieniec musi być pokazywany wszystkim. Takie jest moje zdanie. Ale dobra, leczmy te nasze Pokémony. Uleczyliśmy, świetnie, dobrze jest. Idziemy znów do tej... A czekajcie, może jeszcze zrobimy coś takiego. Niech ten Lir zamieni się Thunder Punchem na miejsca. Żeby nie musiał się pomylić, nie użył Lira jak wcześniej. Kurde, ta wieża jest wysoka, jak to zresztą wszystkie, wiecie. Latarnie powinny być wysokie. No i to jest wysokie. Ta latarnia właśnie. O, bardzo ładnie. Expisz, expisz. O, może tym razem pokonasz Wilmera. Wow, nieźle. Bardzo ładnie. Dużo expa. Karwania. No i on też mógłbyś pokonać, choć stracisz trochę życia na pewno. No. Ale za to już 24 level. Więc możemy sobie darować te minimalne straty. Maczok. Oj, na Maczoka użyjemy niestety Unpleasanta. Bo z nim sobie nie poradziłby niestety nasz Elekid. A Maczok to jest silny, jeszcze go nie widziałem w tej wersji. No i na Starmie niech już też Unpleasant załatwi. Dobra. I gdzie my jesteśmy? Latarnia jest ważnym miejscem w tym regionie. O, i tu jest ten lider. Lukas. Spójrz na morze. Czuję tą siłę wodnych Pokémonów. Bardzo dobrze, Judy. Wrócę do swojego... sali. No i on wraca. No spoko.
No, ocean jest romantyczny, więc spoko. Dobra. Tutaj, po schodach. I na dół. Dobra. Wróciliśmy już tutaj do Pokécentrum. I jak już uleczymy, to chyba już myślę, że możemy iść normalnie do sali. Ale cały czas nie mamy ciosu Surf. Więc ciekawe, jak przejdziemy. O, tu już ktoś stoi, super. Tu już są trenerzy. Ciekawe, o, nawet silne Pokémony. O, atak rośnie. Zobaczymy, będą silne, ale no nie. To, że atak rośnie, to się nic nie stanie. Bo szybko wykończyliśmy go. Zobaczcie, tu nie było tego w innych Pokémonach. Tak, trenerzy tutaj bardzo często używają tych X ataków. Swift, o, Swift się bardzo przyda. Zamiast Lira. Nawet silny cios. I Gastrudon. Co to jest za Pokémon? On jest silny, powiem wam. Aj, i na niego nie działają Pokémony, wiecie, ataki typu elektrycznego, pomimo tego, że jest to Pokémon wodny. Ale chyba też kamienny, jak się nie mylę. I to przez to. O, jest silny, kurde, a to ty. Jeszcze raz Nightshade, wykończysz go. Zorak, świetnie. Niestety mało expa, tutaj niestety to jest czasem zbugowany, bo dla tych, którzy powinniśmy dostać więcej expa, dostajemy mniej. Co jest, ej? Jak ja mam płynąć? A, to są jakieś przyciski, a spoko. Nie trzeba pływać jeszcze. Dobra, tu sobie zawalczmy z tą oto panią. Walczę z tobą, tak? O, Printlap. To jest ewolucja tego wodnego startera z czwartego regionu. Jakby ktoś nie wiedział. No, to takie malutkie przypomnienie tylko dla was. Dobra. Wow, duże expa, bardzo się cieszę. I Krokonaw, o, też mam Krokonawa. Tylko, że mój jest chyba słabszy. Dokładnie, mój jeszcze nie ma takiego levelu. Levela, tak się powinno mówić. Dobra. Kolejny przycisk, uruchommy. A jeszcze sobie z tym zawalczymy, czekajcie. Chcę z tobą walczyć, bo dostanę na pewno troszeczkę expa więcej. A im więcej expa, to tym szybsza ewolucja. Jak dobrze pójdzie jeszcze w tym odcinku, zobaczycie, jak to mój Elekid jest w stanie ewoluować. Silnego naprawdę Pokémona. Elektrabaza. On potem może ewoluować jeszcze jednego. Zwykle było to pod wpływem jakiejś chyba dania przedmiotu czy wymiany. Ale w tej wersji Pokémonów myślę, że tutaj jakoś inaczej może to zajść. Ale zobaczymy zresztą sami. Zobaczymy, jak te wydarzenia będą przebiegać w przyszłości. Dobra. Dobra, rozmawiamy z tą oto panią. Ona znów nam leczy Pokémony, super. Idźmy dalej. Kurde, naprawdę, w kolejnym odcinku będę miał dużo strasznie do... wiecie, walczenia. Znaczy ćwiczenia swoich poków. Jednak dużo Pokémonów będzie mogło ewoluować. Na przykład będę ćwiczył właśnie Growlite'a, będę ćwiczył Larvitar'a, a i zaś Quagsire. To jest Pokémon niestety duża trudność dla elektrycznego Pokémona, bo nic nie jest w stanie nic zrobić niestety. Przez ten ziemny typ. Ten drugi ziemny typ, bo jednak to jest głównie wodny Pokémon. Seeking. No, to chyba sobie lekki dasz radę. Jakbyś go pokonał, to byłoby dużo expa, wiesz. Się postaraj. O, świetnie. Ha. Super. Myślę, że jeszcze niestety przed liderem nie ewoluuje. O, bo jest... On ma Kingdre. Wow. Czyli silny Pokémon. Powiem wam, że oprócz Growlite'a to ja mam sam tutaj silniejszy w miarę. No i Krokonaw jest też słaby. Ale dobra. Witaj, Judy. Witam cię w Sunport City sali Gym. Dawaj na walkę. To jest nasz trzeci lider, z którym mamy... O, Octillery. Tego Pokémona nie widzieliście jeszcze w żadnej serii, z jaką grałem, ale to jest Pokémon z drugiej generacji, dokładnie, z Johto. Po prostu nie mieliśmy szczęścia spotkać go w Liquid Crystal. No nie, aj, Elekid niestety przegrał. Fuck, jakże mało brakło. Kurde, to on już nie dostanie expo za tą walkę. Szkoda. Ja chciałem, żeby ewoluował przy tym liderze. Kurde, ten Octillery silny jest. Jak źle pójdzie, to jeszcze to przegram. Tentacruel. Mam dwa typy jeszcze Pokémony, wiecie, ogniste. To może być problem. O, super. Erkuter mocny jest. Kurde, mówię jak mistrz Yoda. Natomiast poprawnie to jakoś dobry jest. Natomiast jest dobry. No cóż. Kingdra, pomimo tego, że silny wodny smok, bo jednak nie ma szans z Alphazentan i Gyarados. Uj.
Oj, silny, Gyarados jest silnym Pokémonem. Ale myślę, że jego siła niestety nie poradzi sobie z wytrzymałością Alfezanta. No właśnie, Alfezant w ten sposób ma już 43 level. No, szczere gratulacje i dostajesz odznakę morza. I możemy używać ciosu Rock Smash, bo od tego czasu, czy tam dostaliśmy. Spójrzcie, to już trzecia liga. Trzecia odznaka, jaka liga. I wygląda jak kropla morza, kropla deszczu. Czyli ogólnie ma sens jej wygląd. Dobra, możemy już wrócić. Wracajmy. Powiem wam, że nie wiem, gdzie ja teraz mam się udać w ogóle. Bo co? Dostałem trzecią odznakę. Sobie spojrzymy zaraz na mapkę, czekajcie. O, jesteśmy tutaj. Tam jest ta Imatari Islands, co byliśmy. A tu jest National Park. O, jakże ja bym chciał iść do National Parku. A myślę, że jeszcze w tym setnym odcinku może damy radę. Może jakoś sobie poradzimy z tym wszystkim. Dasz nam coś, dziadku? Oj, śpi, dziaduś, śpi. Szkoda. Oj. Jacyś poboczni trenerzy, niestety. Raflet. Pokémon latający nie ma szans z elektrycznym ciosem. I bardzo dobrze. Swillow również. Chociaż Swillow jest już silniejszy, bo to jest ewolucja, ale dobra, nie dał rady. A to dużo expa. I Roselia. Niestety na Roselię to już musimy użyć... A dajmy Growlite'a. Mam nadzieję, że zna jakiś Ember czy coś. Zna. Tylko niestety jest sparaliżowany. Oj. Niestety Growlite przegrał swoją pierwszą walkę. Ale to się już zdarza. Okej. Okay. Flamer Tower. 609. Fajnie. Tu ktoś biega bez przerwy. Ty tam coś dasz? Nie, ty nam nic nie dasz. Tu jest jakiś Pokémon, znaczy koleś z Pokémonami. Dzisiaj może wygląda na jakieś spokojne chyba. Świat wrócił do normy. Witam cię, nazywam się Thomas. I wróciłem z Dardusk City. Wow, on miał dwa Duskule. Czyli dwa Pokémony duchy i chodzą za nim. Wow, dziwny koleś. Normalnie nikt nie chodzi z Pokémonami duchami. Jak chyba wiecie, jeszcze w żadnej serii Pokémon nie złapałem żadnego Pokémona ducha, takiego, żebym go trenował. No kto wie, może się to zmieni w przyszłości. Może w końcu złapiemy. O, i Rock Smash. Super. Rock Smash się przyda. Co to jest? Silver Powder. Nie wiem, co to jest, ale pewnie coś użytecznego. I tutaj są potrzebne Rock Smashy, okej. Dobra. Czekajcie, zobaczymy, jaki Pokémon się może nauczyć Rock Smasha. Elekid może się nauczyć, a to nauczmy Elekida. Zamiast Light Screen. No właśnie, będziesz umiał. Przynajmniej będziesz użytecznym Pokémonem Elekid. Na 100%. Okej. No, tu już niestety znów walczymy. I to cztery Pokémony. Skarmory. Ten Pokémon właśnie będzie podatny, super. Czyli myślę, że po tej walce, kurde, jak o ile pokona tego Skarmory'ego, to Elekid ewoluuje. No, raczej już na pewno ewoluuje, tak. Ma 30 level. Czy przegra, czy nie, to ewoluuje. Bardzo się z tego powodu cieszę, kurde. Co ja gadam? Jak za dużo, wiecie, mówi się czasem, to plącze się jednak ten język. Wow, 1 HP. To jest cud. To jest dosłownie cud. Buizel. A to już zostań na Buizela. Może go wykończysz. No, pięknie, Elekid. I spójrzcie na to, powinien ewoluować. I ewoluuje. Mój ulubiony Elekid w jednym odcinku zyskał już 26 leveli. I jest elektrobazem. Haha, super. Oj, co jest? Chcę zobaczyć elektrobaz. A nie Rock Smash. Oj, Summer. Wow, silny Pokémon. Spotkany wielą tał. Dokładnie. W końcu to dzięki wam dowiedziałem się, że tam są, w ogóle nie wiedziałem, że tam są takie schody do góry w tym laboratorium, da się wejść na górę. One były dla mnie niewidoczne na pierwszy rzut oka. Ale dobra. Możemy kontynuować naszą jakże długą podróż. No pięknie, elektrobas, pięknie rozbijasz głazy. O, a tu pewnie jakieś nowe Pokémony dzikie będzie można spotkać. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać kilka rzadkich poków. I to jest Kenta. Minęło wiele czasu od czasu, kiedy się spotkaliśmy, Judy. I pokaż nam swoją moc. Kenta oczywiście gotów do walki. Jak zwykle się gotuje cały.
Rozelia jest niestety bardzo słaba, to ty nawet nie masz pojęcia, że ona pada po jednym ciosie, no właśnie. Krokonaw. No to na Krokonawa dajemy elektrobazę. Ojej, chyba bym się zaczął się... Wow, przeżył nasz cios. Ten Krokonaw nie jest wcale taki słaby. Stał się silniejszy na pewno od naszego ostatniego pojedynku. Ale już odpadł. A elektrobaz 32 level. Pnie się w górę niesamowicie. I Magmar. No to teraz może z nich nasz Krokonaw sobie zawalczy z Magmarem. Wcześniej, jak się nie mylę, Kenta miał Magmiego, czyli już zdążył ewoluować. Co je zmienił na... Ojojoj, Brino. To... kto? Charizard. Aha, nich. Fajnie, że on się uleczy cały czas może. Czy to nie jest żaden problem dla niego. A już zostawmy na Magmara naszego Charizarda. Uleczy się przynajmniej w trakcie. A za to jeszcze zostanie troszkę expa, że będzie bliżej 45 levelu. I teraz Kenta, zaskoczyłeś mnie po raz kolejny. Żegnaj do kolejnego spotkania, przyjacielu. No i on sobie uciekł. Myśli dalej, żeby próbować nas pokonać. Ultra Ball, o super. Ty walczysz z nami, okej. Ile? 5 Pokémonów, no weźcie mnie. Czemu tak dużo? No i jeszcze paraliż. No nie wierzę w to po prostu. I zasadziła sobie korzenie jeszcze. Będziemy teraz tracić życie chyba cały czas. Brilum. No właśnie, o, on teraz będzie dostawać życie. Za nic. Chociaż my też dostajemy za nic. Ej, no trawko stary. Świetnie. Ej, nie zmieniamy Pokémona. Branetem sobie poradzimy raczej. Ej, nocny cień. Spoko. I Staravia. No to na niego oczywiście na Staravie Elektrobas. Za nią dostanie troszkę expa na pewno. I 1000, super. Lipard. Wow, tego Pokémona jeszcze nie spotkałem. Jest to na pewno coś na styl Lamparta. Widać z nazwy zresztą. Ale nie jest zbyt silny. Okej. Tu nic nie ma. Kalkium, o, fajnie. To się przyda, bo to chyba coś tam... O, Swable można tu złapać, super. Jak można złapać tu Swable, to się bardzo cieszę. Oj, nie chcę z tobą walczyć, stary. Aj, muszę z nim walczyć. Wielka szkoda, nie chciałem naprawdę. Ale jak będą Pokémony latające, to Elektrobas sobie może łatwo nabić expa. Ninjask, o, kolejno, to fajnie, oby same ninjaski. I oby tylko cały czas tyle samo expa. Aj, nie rób tego double team, bo cię nie da trafić się, a ja tracę przez to... Co za frajer. O, dobra. Trafiliśmy go. Wow, same ninjaski chyba. Naprawdę będzie dużo expa. Zaraz będzie 34 level. Venipit. Venipit to jest troszkę słabszy, zdecydowanie słabszy. No. I bardzo fajnie, Swift zadziałał. I Butterfree. Oczywiście. Ewolucja Caterpie z pierwszej generacji. I pięknie. Pięknie Elektrobas sobie radzisz. O, National Park. No i niestety jeszcze chyba zawalczymy tutaj z kilkoma, zanim dojdziemy do National Parku. Między innymi ze Swablem. Okej, 35 level. I Korpisz. Oj, Korpisz. Nie dasz rady. Pokémon, jakby ktoś nie wiedział, z trzeciej generacji. Oj, widzę, że ten park, National Park jest trochę inny niż się spodziewałem. Nie wiem, czy tu są sami trenerzy. Ja wolałem taki, gdzie by można było zdobyć rzadkie Pokémony. Coś na styl strefy safari. A nie takich ciągłych walk. Full restore, fuck. A już cię prawie pokonałem. Oj, padł nam. Oj, to był zły wybór niestety. Nie wiem, czemu dałem Elektrobaza. O, on przynajmniej został sparaliżowany. I teraz po tym Swifcie powinien paść. O, pięknie. Ninetales. Oj, to Ninetales zawalczy sobie z Zoroarkiem. Wow. Ale on to przynajmniej wygląda na fajnego Pokémona. Widać takie, wiecie, dumny Pokémon. Ninetales. O 7 czy 9 ogonach, nie pamiętam. Chyba 7. O, Light Ball. Nie wiem, co można zapalić za pomocą tego Light Balla. Ale myślę, że coś pożytecznego.
Zamierzacie mi coś dać? Jakiegoś Pokemona, coś takiego? O, Banil. Aha. Tak, chłopak, coś tam, coś tam. Chyba tu jednak będzie można zdobyć jakieś rzadkie Pokemony. O, jakiś turniej, ale drzwi są zamknięte. Będzie jakiś contest. W łapaniu Pokemonów robaków. No ja troszkę mam już Pokemonów robaków. Czekajcie, zobaczymy, co tu są za Pokemony. O, Nidoran, to jego mam. Widzicie, wyświetla się. Abry nie mam. Ale na razie nie łapię. Nie chcę tracić Ultra Balli na Abrę. O, Ralts. No, przyda się w przyszłości, złapiemy ją. Ale dobra, powiem wam, że ten odcinek jest długi. Nie wiem, ile on ma dokładnie. Obstawiam, że około 40 minut. Może nawet nie. Ale jako setny odcinek myślę, że tyle wystarczy, szczególnie, że nie chcę na razie iść jeszcze niżej. W kierunku Dark Dust City. No to tam się wybierzemy dopiero w kolejnym, 8 już odcinku, bo to był 7 odcinek. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i oczywiście zasubskrybować. Cześć i czołem, nara.